Cześć, jestem Piotr Gusiak. Nie wiem, co mnie czeka, ale mam nadzieję, że poradzę sobie z trudnymi zadaniami wymyślonymi przez 2 do 0. I zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Piotr, mamy dla Ciebie taką piłkarską maturę. Z racji, że w tym roku czeka Cię normalna matura. Tradycyjna taka. Przygotowaliśmy 6 zadań. Nie? Każde tam wykonujesz 1, 2 albo 3 razy, to zależy od skali trudności i za każde otrzymujesz określoną ilość punktów. Kurwa, gdzie lecisz? Pierwsze 5 punktów. 4, przepraszam, za sam na sam 4. 3 podejścia są teraz drugie. Kolejne 4 punkty zaliczone. I ostatnie podejście. Karny! Zaliczone. Mamy 3 rzuty karne i każdy po 3 punkty. 9 do zdobycia. Pierwszy zaliczony, 3 punkty. No widzę, prymusa mamy. Strasik jest, tu? Jest, wyczułeś, wyczułeś. Stoi do końca. Blisko, blisko, ale w to samo miejsce i znowu 3 punkty. Uderz mocniej, bo ona wtedy się podbija, nie? I znowu w to samo miejsce. Chyba jakieś szczęśliwe, w każdym razie komplet punktów. Na Czereszewskiego, dawaj! Tak! Zór, weź podawaj to. Nie no, ja ci podam. Teraz mamy 3 rzuty rożne. Każdy wysoko punktowany. Po 7 punktów. Pierwsza próba nie wyszła. Są jeszcze 2, zobaczymy. Może będzie lepiej. No i weszło. Czy dziura w siatce była? No i weszło. Na razie 50% skuteczności. Zobaczymy, jak wyjdzie trzecia próba. Tak, minimalnie. No ale 7 punktów. Takie to jest odkrycie. Akcja. To co, teraz 3 razy próbujemy trafić w poprzeczkę, każde trafienie za 7 punktów. No, jakby była trochę wyżej, to by weszło. Palce obciągnij, wiesz? Ale bramka. Do bramki punktów nie ma niestety. Ten duński żużlowiec, wiesz? Jakby. Jakby. To dasz bur, dasz bur. Prawda, daj to. No. Daj. No to poprzeczka nie jest twoją domeną, ale dobra. Nie ma konkurencji niestety. Kolejna konkurencja, 3 rzuty wolne. Pierwszy z 16. Brameczka, 5 punktów. Nie wiem, kogo ty wziąłeś za... Pierwszą, co? Wyciągnij na nas. Słuchaj. No i teraz gdzieś tam najdalej jakoś ustaw. To będzie chyba siłowe rozwiązanie. Teraz już ta. No. 5 na 15. Konkurencja karny w ciemno. 9 punktów za strzelenie bramki. Jesteś Leszczu? Tak! Dasz bóg! Tak! Jesteś?
Gdzie ty jesteś? No jestem, dawaj. Wyjrzałem. No trudno. To druga próba. Zwiał, czekaj, zwiał, zwiał. Zwiał ci. Wiedziałem, że tak. I trzecia. I trzecia, nie ma już powtóry. Dwie z trzech, udane, elegancko. Ty łysa, ten duński żużlowy stak się nazywa. 11. Dobrze policzyłem? Jak nie, to jest na filmie. Jakby, sprawdzimy. Jakby. Wszystko? Ja tu teraz podliczam punkty, a łysy, żeby się nie stresować, tam męczy leszcza jeszcze troszeczkę. No widać, coś strzał nie wyszedł, to po piłkę idzie. No a my liczymy, tak, karne 3x3, czyli 9x9 punktów. Rożny 1x3, czyli 7x21. Wolny 1x3, czyli 5x15. Mamy punktów. Karny z zawiązanymi oczami. Tutaj weszły 2x3, czyli 18x27. Poprzeczka niestety ani razu, czyli 0x21, 1x1 wszystkie, 3x3, czyli 12x12 punktów. I do tego doliczamy 11 punktów ekstra za żonglerkę. Wszystko podliczyliśmy. Nasza mała komisja w składzie Michał Szczyński, Piotr Gajewski wyliczyła tak na szybko wynik egzaminu dojrzałości, piłkarskiego egzaminu dojrzałości Piotrka Łysiaka. No wyszło, Piotrek, że zdałeś, to kamień z serca, tak? No, no tak, zdecydowanie. Wynik całkiem nie najgorszy, 65%, to myślę tak na przełomie 3-4 regminy. Zadowoliłbym mnie. Czwórka na szynach, nie? Coś takiego. Myślę, że nie najgorzej. Na maturze, jak będziesz miał coś takiego, to rodzice cię z domu nie wygonią. Komisja troszeczkę musiała pomóc. Myślę, że tak. Od dzisiaj możesz czuć się nie tylko piłkarzem, ale i odkryciem roku, bo chciałem ci oficjalnie oznajmić, że czytelnicy 2-0 wybrali cię odkryciem roku 2011. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować wszystkim za oddane głosy na moją osobę. No, spodziewałem się, że będę nominowany do tego plebiscytu. Na pewno się nie spodziewałem, że go wygram. Także chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim za głosy na moją osobę. Pozdrawiam. No, druga próba pewnie. Jeszcze trzecia. Leszczu, ale spodni nie oddałeś, widzę, do klubu, co?